Cześć, z tej strony Czarny. W dzisiejszym odcinku będziemy omawiać moją kamizelkę. W następnym odcinku prawdopodobnie przewiduję moją konfigurację pasa oraz omówienie prawdopodobnie mojego chestriga. Tutaj widzicie już moją kamizelkę z Mask Polu. Miała być ona docelowo w kamuflażu mapa, ale ona jest przebarwiona na multicam. W sensie, że tak fabrycznie jest, no nie? I ogólnie zaczniemy od góry do dołu, tak jak jest. I zaczniemy od tego. To jest nerka taka podwieszana na rzep, tutaj. Od firmy ukraińskiej MTAC w multicamie. I tutaj mam takie rzeczy jak na przykład notes jakiś, jakieś takie rzeczy typu alfabet NATO, takie jakieś inne rzeczy. W tej kieszonce oczywiście, bo ta kieszonka, która jeszcze jest wyżej, ta większa. Trzymam lornetkę, kompas, latarkę. Takie rzeczy bardziej podręczne. To tak, kolejna rzecz to są trzy ładownice od firmy FMA. No jak widzicie, to nie kydyx, tylko ten no, plastik, coś takiego, tego typu. Te magazynki to są, chyba z tego co wiem, to są specne, ale nie mam pojęcia, bo je kupowałem używane, przesmarowane, więc kupę czasu temu, ale działają, działają. Tu jest teraz case na telefon, taki rozkładany, tylko że to jest akurat z, można z apką, systemem GRS obsługiwać, fajna sprawa. Tutaj macie Zeitzfilz Premium panel tylni, na którym mam nylonowe kajdanki, tu jest chyba z 4. Tutaj mam jakieś rzeczy typu, to są chyba zapałki z tego co wiem, takie wodoodporne. Tu mam kapsułki, które się palą, chemiczne. I tu mam balsam maskujący, o ile to tak można nazwać. No i tu baterie jakieś zapasowe czy coś. A bardziej boku, ale też z tyłu mam replikę Harrisa. To jest replika radiostacji. To jest taki, no, zabawkowy. To jest tylko pod milsim, tak żeby to wyglądało. Za niedługo zakupuję Baofeng AR-152. Wygląda jak najbardziej przypominająco tą radiostację. Ale no, też nie potrzebuję jakiejś TRI, z firmy TRI replikę Harrisa, która działa podobnie. Więc sobie Baofengę kupuję i tyle, no nie? Dodatkowo jak widzicie mam jedną antenę jeszcze tutaj taką zapasową. Akurat ona jest normalna, nie porównając co do tego. No i mianowicie teraz będziemy umawiać boki, więc no możesz ręce rozłożyć. Mianowicie mam tutaj kajdanki i dwa glow sticki, jakiś sznurek z kordury, taki nietypowy kolor co do kamuflażu. No i mam tutaj quick release system, czyli w razie czego, gdy zostanie postrzelony żołnierz lub osoba jakakolwiek, która nosi tą kamizelkę, no i po prostu może to szybko zdjąć. Albo osoby, które będą próbowały się dostać do rany itp. No i teraz zaczynajmy drugą stronę. Mianowicie tutaj to samo jest, to był kabel od anteny, który używałem w poprzednim filmie o moim szpeju, bo dużo zmian weszło od ostatniego odcinka właściwie. No i to chyba tyle. Więc jak widzicie tutaj na dole są płyty balistyczne z płyty Hardox 500, są stalowe, owszem, ciężkie, chujowe, koszerne, może nie wiem czy koszerne. Ale powiem tak, chronią i używam je do służby, nie używam jej do airsoftu, bo w airsoftcie to się zamęczysz na śmierć. Nie no, bez przesady, ale ja osobiście to nosiłem na kilku strzelankach i no zdjąłem je po prostu. Tylko na służbę używać, no nie? Chyba, że ktoś naprawdę jest jakimś milsimowcem i tak lubi takie rzeczy bardzo, więc i chce się szkolić, po prostu ćwiczyć z tym, to spoko, no nie? Ale osobiście to nie polecam. To tak, teraz omówienie tego. To jest po prostu płyta balistyczna Hardox 500 ze stali, tak jak już mówiłem, czyli ta stal Hardox 500.
z powłoką po prostu z kordury antrykoszytowej. No i takie może być. Chociaż ja osobiście to bym jeszcze wolał nałożyć do tych płyt balistycznych powłokę taką z kewlaru. Czyli kieszonkę z kewlaru. O to mi chodziło. Jak widzicie, teraz ja nałożyłem tą kamizelkę Diablo, już nie musiał się męczyć z nią. Ja ją nałożyłem ze względu, żeby wam zwizualizować, jak to w ogóle na mnie leży, jak to wygląda. Planuję jeszcze oczywiście dodać tu jedną poziomą ładownicę dużą, aby przenieść te kajdanki z tyłu, które miałem tutaj, żeby ja miał dostęp do nich, nie osoba z tyłu. Chociaż jedna osoba z tyłu będzie miała już zawsze jedną parę kajdanek tam. Specjalnie tak zrobiłem. Właśnie, bo nie mówiłem, że mam replikę stazy tutaj na dole. Ale to akurat jest replika, bo to pod airsoft i pod jakieś ćwiczenia. A zamierzam do służby sobie kupić normalnego kata, mimo tego, że mi zapewniają, że takie, że dostajemy iFaka normalnie. No i to by było na tyle z mojego szpeju. Przechodzimy do szpeju Diablo. To tutaj widzicie, jest szpej Diablo. Mianowicie tu są jakieś ładownice od M-ki, z tego co wiem, w WZ-cie, polskiej WZ-cie, prawidłowej, nie to co mój multicam, nie no. Tu są jakieś magazynki, to jest w ogóle jeden magazynek od AK-74, to są dwa od AK-47. No taka dziwna zbieżność, ale no. Ogólnie to tutaj masz panel administracyjny w WZ-cie, tutaj ma paciorki Rangersa, tu ma dwa glowsticki. No i to w sumie z przodu to tyle. A sorry, jeszcze nie powiedziałem o nożu, on tutaj ma taki ratowniczy. No. Przechodzimy do tyłu. Na tyle jest plecak, który docelowo był na wkład hydracyjny, ale jednak no, stał się apteczką, w której nic nie ma na razie. Pracujemy nad tym. Na dole. Na dole, na pasie jest torba zrzutowa. Po prawej jest ładownica cargo na jakieś duperele, niedawno zakupiona ode mnie oczywiście. I to chyba tyle z tego szpeju, no nie? No tak, tak to wygląda. A więc omówiliśmy już moją kamizelkę oraz szpej Diablo. Więc teraz tylko zostało nam się pożegnać, ale przed tym polecam wam w ogóle sprawdzić mojego Instagrama, gdzie będzie zdjęcie Diablo ze szpejem i na pewno znajdziecie tam też mój szpej. I zobaczycie, jak to dogłębnie wygląda cały mój szpej przed w ogóle samym odcinkiem, który będzie pod koniec 2023 roku, gdzie mam już prawdopodobnie skompletowany cały szpej, jaki tylko chciałem mieć. Więc siema i do zobaczenia. Cześć.